Cześć, witamy. Czy to już tak? To już czwarty odcinek podcastu. Witamy Was serdecznie. Za chwilę przedstawię mojego gościa, ale chwilę jeszcze prywaty tutaj rzucimy. Dzięki za super odbiór poprzednich odcinków z Rafałem, z Darkiem i z Zuzką. Naprawdę widzieliśmy, że odbiór po komentarzach i po różnych, nawet w gazecie byliśmy, na różnych portalach, także niesie się fajnie, że tutaj opowiadacie o mega ciekawych rzeczach i też możemy Wam dostarczać fajnych treści, a dodatkowo my poznajemy świetnych ludzi, także dzięki za to wszystko. Mamy dziś piękny, pogodny poniedziałek, słoneczko świeci, a my w studio nagrywamy dla Was z fantastyczną osobą, mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że to będzie mega ciekawa rozmowa, bo jestem dzisiaj z Wiesławą Kowalską, z Wiesią. Cześć Wiesiu, przedstaw się proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz? Cześć, witam na podcaście. Cieszę się, że zostałam zaproszona, dziękuję bardzo. To my dziękujemy za przyjęcie. Czym się zajmuję, kim jestem? No to jest niełatwe pytanie. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinnam o sobie gdzieś poczytać, bo bardzo różne rzeczy w życiu robię, a najbardziej podstawowe przedstawienie się to jest takie, że jestem krzyżakiem na ziemi piastowskiej, ponieważ pochodzę z ziemi chełmińskiej, która słynie z krzyżactwa, a więc taką misję mam dziejową prawdopodobnie, żeby zobaczyć, co słychać u Piastów. Już patrzę na to od ponad 30 lat, czyli wyszłam za mąż za Piasta z Poznaniaka. No i mieszkamy sobie w Pyzdrach, pracujemy sobie w rolnictwie, w sadownictwie, realizujemy się społecznie bardzo bogato. Trochę pracowałam kiedyś w dziennikarstwie, trochę w takiej przestrzeni między organizacjami pozarządowymi a samorządami, z młodzieżą bardzo dużo. W szkole nawet uczyłam, był taki epizod, że uczyłam tego w szkole nie języka niemieckiego. A więc bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy w życiu robiłam i dlatego trudno mi powiedzieć, co powiedzieć dzisiaj. Ale dziś będziemy rozmawiać o, to będzie między innymi o ekologicznym sadzie i ogrodzie. Ogrodzie, sadzie i ogólnie o twojej agroturystyce, którą prowadzisz razem z mężem. Także ja myślę, ja tego jeszcze dopowiem tutaj, bo wypisałem sobie kilka rzeczy, czyli społecznik roku 2010 w konkursie tygodnika Newsweek, nominowana w konkursie Człowiek Roku 2013 we wrześniu, radna powiatowa, właścicielka agroturystyki Folwark Wójtostwo i właścicielka sadu ekologicznego Folwark Wójtostwo. Wspólnie z mężem. To tak, żeby dopełnić takiego ociosanie mojej wypowiedzi. Tak, żeby dopełnić tego wszystkiego, bo też warto powiedzieć, bo tutaj pewnie zauważyliście, że nasz kadr tutaj Rafał razem z Wiesią pięknie ułożyli, ale trochę się zmienił. Mamy tutaj mapę, mamy stoczki, mamy różne ulotki i materiały, które Wiesia z nami tutaj ze sobą przywiozła. Sobie pobijamy pyszne soczki, które też Wiesia wspólnie z mężem robią, ale o tym za chwilę. Także tutaj będzie pewnie gdzieś Rafał porobi zdjęcia i wrzucimy tutaj w tle te fajne rzeczy, które tutaj Wiesia ze sobą przywiozła, a między innymi w trakcie będziemy o tym gdzieś tam wspominać. Tak, żebyście wiedzieli, dlaczego te rzeczy tutaj są. To wszystko Wiesia. Chyba pierwszy raz przyjechał do nas gość, który miał więcej sprzętu niż my. Także to też tak. No powiemy. No dobra, to może zaczniemy, już przejdziemy do takiej konkretniejszej rozmowy. Prowadzisz z mężem, bo ja tak mówię z mężem, ale tak. To się zgadza, tak? Prowadzisz z mężem sad ekologiczny i agroturystykę. Dobrze to nazwałem, agroturystyka i sad, tak? Tak, to są dwie różne działalności, zgadza się. Okej, i jakbyś mogła opowiedzieć, co was do tego skłoniło, żeby założyć i sad ekologiczny i agroturystykę? To jeszcze są trzy kategorie, bo jest w ogóle sad. Założyliśmy sad. Aha. Jako młodzi ludzie w latach tam, początek lat 90. nie mieliśmy pomysłu na wspólne zarabianie, dlatego że jak powiedziałam, ja byłam z Pomorza, Przemek z Poznania, poznaliśmy się w górach i trochę musieliśmy kombinować na początku, jak to wszystko połączyć, żeby zacząć życie wspólne. I tym pomysłem był właśnie sad w ogóle. Aha. Sad w ogóle, a dlaczego w Pyzdrach? Dlatego, że
Przemka rodzice pochodzą z Bystr. On otrzymał od swojej mamy jakieś pierwsze 2 hektary ziemi w takim podarunku, że może coś z tym zrobić, a w Pyzdry, jak się później dowiedziałam i wiem już i będę wiedziała do końca swojego pobytu w Pyzdrach, słyną z sadów większych, mniejszych, bardziej mniej jakoś tam rozwijanych. A naszym pomysłem był sad brzoskwiniowy i to był pierwszy sad brzoskwiniowy na pewno w Wielkopolsce, dlatego że wówczas klimat nie był tak ciepły, jakbyśmy startowali z tym i wszyscy podejrzewali, że to jest jakieś w ogóle trochę nienormalne, żeby na pewno nie wyjdzie. I szczerze mówiąc, jak poznałam Przemka w tych górach, to on mi powiedział, że on sprzedaje brzoskwinie. I ja sobie, ja wtedy prowadziłam taką grupę licealistów na takim obozie wakacyjnym i po prostu nie wierzyłam, że coś takiego jest jak brzoskwinia w Polsce. Mówię, na pewno się. A to nie wiedziałam, że to pierwsze w Wielkopolsce w sumie. To tak, i to był jeden z największych w Polsce, bo myśmy mieli w pewnym momencie prawie 20 hektarów brzoskwini. Wow. I to był początek. A później jakoś ewaluowaliśmy, tak jak życie wokół. Zawsze szukaliśmy czegoś nowego. Inspirowały nas też tematy ekologiczne, ale to znacznie później, nie tak od razu. I schodziliśmy, że tak powiem, z drzew do krzewów. No i w tej chwili mamy plantacje też owoców, które są rzadkie, które są rzadkie nie tylko w Polsce, ale w Europie, a więc jeśli w Europie, to też na świecie. A więc ciągle eksperymentujemy, szukamy czegoś nowego i życie i potrzeby nasze osobiste i potrzeby naszych konsumentów, naszych produktów też pomagają nam w tych zmianach. Okej. Okay. A jeszcze, bo zaraz o tych owocach też będzie powiedziane, bo to jest na pewno co najmniej jednej z tych nazw owoców nie znacie, bo ja sam jak się przygotowywałem, to byłem zaskoczony. Jakie tutaj owoce uprawiacie, tak? Bo to się mówi uprawiacie. Tak, tak. A powiedz jeszcze, co właśnie, bo chcę też dojść do tego sedna, co was takiego skłoniło właśnie, żeby założyć później też tą agro, bo to nie było od razu agroturystyka, był ogród i potem jeszcze agroturystyka, bo tak jeszcze dam kontekst, bo jak wjechałem do was, do ciebie, żeby zaprosić tutaj do podcastu, to tak wjeżdża się trochę jak do innego świata, taki bije od razu taki spokój, takie, no to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak się do was wjeżdża, bo jest no zupełnie inaczej niż to wszystko, co tam nas otacza, bo nagle się wjeżdża tak pod górkę, wjeżdża się przez bramę i jest zupełnie tutaj jakieś budka z granicą, tam stoi stodoła, tutaj stary dom, tutaj tak fajnie na stary styl ten sklepik. No jakbyś trochę powiedziała właśnie, co was do takiej agroturystyki też skłoniło? Dobrze. Gospodarstwo, które zajmujemy, a które nazywa się Folwark Wójtostwo, nie bez powodu tak się nazywa. Ono tam istniało już od średniowiecza i mieszkał tam na początku urzędnik, można powiedzieć, królewski, no, w dzisiejszym rozumieniu państwowy, który był też zasadźcą miasta. Jego funkcja to był właśnie wójt. I był przedstawicielem jak gdyby władzy książęcej i królewskiej, no bo miasto Pyzdry zakładał Henryk Pobożny. On nie był królem, ale może byłby, gdyby nie zginął pod Legnicą. Więc to był jego urzędnik, którego zadaniem było pilnowanie interesów królewskich czy książęcych w tym mieście Pyzdry, które jest miasteczkiem królewskim. To Pyzdry są z tego dumne. Że tak, Pyzdry tak. To, to się tak się przerwa, bo zawsze pozdrawiam też moją szwagierkę Patrycję, zawsze jak mówimy, to zawsze mówię z miasta królewskiego Pyzdry. Ona się zawsze z tego śmieje. Wszyscy Pyzdrole to mówią, że z miasta królewskiego, no bo tak jest. Tak jest, tak było. I wójtostwo zapisało się w historii od tamtego czasu jako gospodarstwo folwarczne. Ono miało dać utrzymanie temu urzędnikowi, musiał sobie to wypracować. A później w roku 1807 po raz pierwszy to gospodarstwo zostało sprywatyzowane i trafiło do rąk generała Henryka Dąbrowskiego,
który dostał jakąś taką rekompensatę od księstwa warszawskiego za utworzenie legionów polskich we Włoszech. I wójtostwo oprócz jeszcze dworków we wsi Rataje, też w gminie Pyzdry, oraz oprócz pałacu w Winnej Górze, tak? W tej trójce tych dóbr stanowiło tą rekompensatę. Także wójtostwo ma no, bardzo starą historię i być może to tak powoduje, że przekraczając bramę, trafiasz do troszkę innego świata, inne jest poczucie, czuje się trochę historię tego miejsca. Choć po wojnie, no, w czasie wojny, w czasie okupacji II wojny światowej właścicieli... czyli przodków mojego męża stamtąd wyrzucono, a jeszcze właśnie tu nie dokończyłam jakby sukcesji. W 1807 roku Henryk Dąbrowski, później przejęła te dobra jego córka, a później w 1904 roku to gospodarstwo zakupili przodkowie mojego męża, którzy uciekali po powstaniu styczniowym z Litwy. Oni tak przycupnęli w Pyzdrach, dlatego że Pyzdry były miastem granicznym i wielu ludzi, którzy po powstaniu styczniowym, być może tak jak oni, przycupnęli po to, że w razie gdyby byli poszukiwani, szybko przekroczyliby zieloną granicę, znaleźliby się w Prusach. I sytuacja się uspokoiła, oni osiedli w tym miejscu, zakupili między innymi wójtostwo i to już tego nie sprzedawała córka generała, tylko Bank Ziemski. Ona już nie żyła w tym momencie. Bank Ziemski być może, nie wiem, za jakieś długi albo innej sytuacji to przejął. I sprzedawał po prostu chętnym osobom. Wśród tych chętnych byli przodkowie męża. Aha. I to było do II wojny światowej ciągle w rękach rodziny, aż w czasie okupacji wyrzucono stamtąd gospodarzy. To było częste w całej Polsce. Niemcy tak robili taką, tak praktykowali, osadzając tam Niemców łotewskich. W czasie wojny oni tam zamieszkiwali, a po wojnie wrócili właściciele. No później były lata 50. Właściciel trafiał przez 3 lata takie między Bierutem a śmiercią Stalina do więzień, do kamieniołomów, bo był kułakiem. To już jest inna historia i na inną być może rozmowę. Ostatecznie wójtostwo myśmy jakby odkupili od tego przodka. Jemu zależało, żeby to, mimo że już bardzo mocno zrujnowane przez historię, to gospodarstwo jakoś tam ocalić, uratować. Także jak się do nas wjeżdża, to po prawej stronie od bramy powinna być stajnia, a jej już nie ma, jest tylko wzgórek po tym budynku. Tak. Po prawej stronie w głębi jest nowy budynek, który myśmy wybudowali, ale tam była ogromna stodoła, 2 razy większa od tego, na co nas było stać teraz. Na wprost bramy jest dawna wozownia i ona jest w oryginale. Tam mamy konie swoje też. Aha, okay. I dworek, który jest właśnie tym dworkiem, taką rządcówką, można powiedzieć, z tego okresu bardzo ciekawego. Kurczę, a jak to właśnie jak doszliście do takiej historii, że aż od średniowiecza, to nie wiem, szukaliście tego specjalnie w jakichś dokumentach? Myśmy dostali przypadkiem w 90-tych latach, któryś z urzędników, wydaje mi się, że w geodezji, znalazł dokument właśnie przekazania dóbr Winnej Góry i Rataj i wójtostwa Pyzdryskiego, przekazania Henrykowi Dąbrowskiemu właśnie za te zasługi. I potem zaczęliśmy, oczywiście, że się interesowaliśmy, ale czas nam nie pozwalał, bo bardzo szeroko działaliśmy, zbieraliśmy okoliczne historie, a tą swoją zostawialiśmy na koniec, aż do lat zupełnie niedawnych, może 4-5 lat temu, przypadkiem uczestnicząc w takim kulturalnym wydarzeniu w Lądzie nad Wartą, zwiedzaliśmy klasztor, zespół taki klasztorny, który zajmują salezjanie w tej chwili, to jest pocysterskie. Tak. I wystawiono tam herby, które normalnie są w kaplicy zamkniętej dla zwiedzających, bo jest to najcenniejsza kaplica w Lądzie. Natomiast ona jest wypełniona malowidłami, między innymi herbów darczyńców cystersów jeszcze, czyli powiedzmy, że to był XII-XIII wiek. I wśród tych darczyńców był wójt
Pyzdr. Stąd wiemy, że jest herb. Dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego jak herb wójtów pyzdrskich. Czyli to tutaj przyniosłam jako gadżet. Będzie to jest to, tak? Tak, tutaj jest przed nami. To też wrócimy po tym zdjęciu. Tak, zwrócić uwagę na to. Herb nie jest heraldycznie wyjaśniony, dlaczego właśnie ma takie, a nie inne wzory, ale jest tak jak tu na tym herbie przedstawionym, przyniesionym przeze mnie, wiernie oddaje to, co jest opisane nawet w jednej z lądzkich publikacji Salezjanów. Także historia, jeszcze raz historia. Ostatecznie współcześnie i doszło do opisania takiego zamknięcia tego tematu, a może otwarcia powinna powiedzieć. Mhm. Nie ma tego ostatniego rozdziału, czyli nie opisano monografii, nie ma jeszcze wójtostwo pyzdrskie, ale trochę materiałów można znaleźć w muzeum na ten temat, na temat wójtostwa w Pyzdrach i jest też to zabytek w sensie całej kubatury całego gospodarstwa. No i kilku elementów, na przykład dom, który zamieszkujemy, jest też zabytkiem. W domu mamy piec, który ma blisko 200 lat, więc z kaflami takimi ozdobnymi. I to też jest zabytek. Mieliśmy niedawno wizytację od konserwatora zabytków, który bardzo skrupulatnie odhaczał, czy wszystko jest na miejscu. A więc jest na miejscu, jak najbardziej dbamy o to. I jedyne, co jest naszą winą, zaniechanie takiego naprawdę przesiedzenia, prześledzenia w archiwach, wszystkich detali, pozbierania i tak dalej. Po prostu trochę nam brakuje czasu na to, może kiedyś. Ale to, no kurczę, nie spodziewałem się tutaj taka podróż w przeszłość, tą historię. Wygląda no na to, że wójtostwo pyzdryskie można przyjąć, że jest przynajmniej tak stare jak miasto Pyzdry, a powinno być ciut starsze. I ono na starych mapach, my mamy mapy takie powiedzmy, że do 200 lat wstecz, wójtostwo zawsze było odrębną administracją. Po prostu tak jakby odrębna miejscowość. Okay. I jest taka rzeczka Struga z dużą, głęboką doliną. Jak się do nas dojeżdża, to ją widać w dole, po prawej stronie drogi. To jest granica, która oddzielała wójtostwo od miasta. I aż do ulicy Wrocławskiej w kierunku wsi Tarnowa to wszystko należało. Te ziemie kiedyś miały to obszar około 200 hektarów. A to, co my zdołaliśmy odkupić, startując naprawdę od absolutnego zera w latach 90., to doszliśmy do 20 hektarów wokół i to jest wszystko, co nie mamy nawet ambicji większych, żeby poszerzać coś. No to jest i tak mega dużo, bo też tak mieszkacie tak faktycznie tak przy końcu już tego, chociaż tam się już działki też sprzedają, widziałem, budują się też domy, ale to wasze właśnie gospodarstwo jest tak na uboczu, fajnie, spokojnie. No naprawdę ciekawe. Zaskoczyłam. No ta historia, aż się tu zasłuchałem, ale już tak. Zapraszam jeszcze raz, teraz będziesz wiedział. Teraz jak przyjadę, będę już świadom tej historii. Tak. Ale wracając już z tych historycznych tematów bardzo ciekawych, ale już tutaj przechodząc do teraźniejszości, to powiedz, co oferuje ten folwark wasz? Co w sensie agroturystyka i... Tak, generalnie, co jak konie, zwierzęta powiedziałaś i tak dalej, sad, co oferujecie? Zaczęliśmy w 98 roku jako agroturystyka, ale to dlatego, że od 93 roku do 2003 weszliśmy w taki stan świadomości, który nakazywał nam wykonywać współpracę z Ukraińcami. Znaleźliśmy się przypadkiem w Ukrainie. Nigdy nie byłam na wschodzie, poza granicami Polski. W 93 roku pojawiła się u nas rodzina z Ukrainy, młode małżeństwo z małym dzieckiem, której zepsuł się samochód w Pyzdrach i ktoś im podpowiedział, że my mamy też małe dzieci i dość duży dom i może damy radę ich przenocować. Oni mieszkali u nas w tydzień, zanim im nie naprawiono tego samochodu, po czym nas zaproszono tam. Pojechaliśmy z nimi, to jest historia na inną historię, na inną rozmowę, bo to naprawdę ogrom wrażeń. Natomiast poskutkowało tym, to ten nasz wyjazd, że zaciekawił nas tam jeden budynek w mieście Winnica, to jest duże miasto, powiedzmy, że wielkości Poznania, który architektonicznie się wyróżniał, bo jak wiemy, sowieckie miasta są raczej blokowiskami w większości, a się okazało, że architektem tego budynku był Polak,
I pozwoliliśmy sobie wejść do środka, bo okazało się, że jest to szkoła plastyczna, sztuk plastycznych różnych. I po prostu dyrektorowi zaproponowaliśmy, że na pewno jest w Polsce, nie jest bogato, bo to były lat 93, to był bardzo trudny już okres, jeszcze okres. Ale stać nas na to, żeby 10 dzieci po prostu stworzyć warunki chociaż na 2 tygodnie, żeby mogły sobie zobaczyć, oderwać się trochę od swojej rzeczywistości, która była zdecydowanie trudniejsza w tamtym czasie. I tak się zaczęły plenery z ukraińską młodzieżą. Przyjeżdżali do nas młodzi ludzie z wychowawcami przez 10 lat. I w 10 roku zaprosiliśmy tę samą grupę, która była w tym 93 roku, więc w 2003 roku zakończyliśmy współpracę bardzo uroczyście i bardzo pięknie. I kontakt z tymi, z częścią tych osób mam do dzisiaj. Nawet wydarzenia w Kijowie, Majdan ukraiński i teraz wojna, to są takie sytuacje, które powodowały, że te osoby się też odzywały i okazuje się, że jesteśmy w dobrym kontakcie, mogliśmy pomóc, staraliśmy robić nawet to, co jest możliwe dla nas w tym trudnym czasie. To bardzo fajnie. Czyli... To jest podstawa do agroturystyki. Tak, czyli tak się to zaczęło. Pomysł w ogóle na... Potrzeby się narodziły, tak? Tak, bo musieliśmy stworzyć jakąś minimalną bazę noclegową z wyżywieniem. Bardzo pomagali nam mieszkańcy Pyzr, bo na początku przyjęli dzieci do siebie, przyjmowali częściowo i żywili na własny koszt. Potem już to organizowaliśmy, szukając sponsorów, grantów i tak dalej. I stworzyliśmy jedną bazę, żeby też polska młodzież w tym samym czasie mogła uczestniczyć w tym obozie. Także mieliśmy grupy 20-osobowe do obsługi i gdybyś mnie spytał, czy umiem malować, rysować, rzeźbić, nie umiem. Jestem ciągle od organizacji. Nie miałam czasu w ogóle się nauczyć, choć marzenie było inne. Będę robiła plenery, nauczę się malować, nic z tego. Także to tak wyglądało. I potem się to rozwinęło. Agencja, Ośrodek Doradztwa Rolniczego był, wtedy opiekował się nami koło Konina. Byliśmy jeszcze w województwie konińskim. Tak. Bardzo nas zachęcał, żebyśmy otworzyli agroturystykę. No i tak po kilkakrotnym takim zachęcaniu mówimy, no dobrze, spróbujemy. I tak się zaczęła agroturystyka. A sad zawsze stanowi podstawę do innych działań, do naszego życia materialnego, no z czegoś trzeba się utrzymywać. Okej, czyli to traktujecie faktycznie jako źródło utrzymania, sad obecnie ekologiczny. To też będziemy za chwilę o tym rozmawiać, a agroturystyka jest gdzieś jakby obok na początku z tej potrzeby. Okej, dobra, to jesteśmy przy sadzie ekologicznym. Kontynuując, to powiedz, bo i też o to zapytałem, jak zaprosiłem cię do podcastu, o te certyfikaty, bo to nie jest tak, że sobie ktoś powie, że ma ekologiczne gospodarstwo, bo nawozi obornikiem. To nie jest takie proste. Macie pewne certyfikaty, które jest dość ciężko zdobyć. Nie wiem, czy tutaj na okolice ktoś je ma. Jakbyś mogła trochę o tych certyfikatach opowiedzieć? My mamy kilka rodzajów certyfikatów. Powiedzmy, że to są 3 stopnie ekologii. Najważniejszy, najcenniejszy to jest właśnie zielony listek i certyfikat ekologiczny, który zdobywa się poprzez taką 4-letnią współpracę z instytucją certyfikującą, z ekspertami, którzy przyjeżdżają, kontrolują nasze wszystkie cechy, które powinniśmy, warunki, które powinniśmy spełnić co do higieny pracy, bezpieczeństwa pracy i właśnie ekologicznych, zastosowania ekologicznych jakichś na przykład preparatów. Natomiast w 4 roku dopiero biorą próbkę gleby i próbkę owoców i badają, czy to jest na pewno mieści się w granicach tej normy ekologicznej. I wówczas, jeśli już to mamy, a to już mamy wreszcie w tym roku, więc od przyszłego sezonu możemy z otwartym sercem na naszych tutaj sokach i innych przetworach nakleić zielony listek unijny, który oznacza, że to jest ekologiczne i obok tego możemy napisać bio, organik albo ekologiczne. I wtedy, jeśli te dwie cechy są spełnione na etykiecie, to można przyjąć, że jest to wiarygodne, że to jest ekologiczne. Trzeba przyjąć, że to jest ekologiczne. Natomiast bywa, że jest napisane czasami, nie wiem, ekologiczne albo bio, albo i nie ma tych wszystkich cech.
no to wtedy trzeba się zastanowić, kupując. Generalnie polecam wszystkim, żeby patrzyli, co jest napisane na etykiecie. Do tego jeszcze możemy wrócić. Tak, będzie też o to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o inne certyfikaty, jest taki certyfikat Global Gap, który też posiadamy, na przykład na borówkę amerykańską i mini kiwi. I ten certyfikat jest wymagany przez instytucje zagraniczne, na przykład skandynawskie, zachodnioeuropejskie, dla producentów, którzy chcieliby eksportować do nich swoje produkty, swoje owoce w naszym przypadku. Ale ekologiczne czy ogólnie owoce? No właśnie. Global Gap jest certyfikatem, który można powiedzieć, że to nie jest ekologiczne, ale ta instytucja od razu bierze próbki wszystkiego i na kilkaset parametrów bada, czy tam nie ma przekroczeń, nie wiem, pestycydów, nawozów i tak dalej. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu też ekologiczne. Bardzo są restrykcyjne te wytyczne. Tak, oni bardzo dbają o swój rynek konsumencki i my musieliśmy to spełnić, żeby eksportować swoje owoce i uważam, że ten certyfikat Global Gap jest co najmniej tak samo ważny jak ekologiczny. A później mamy jeszcze trzeci certyfikat, to się nazywa zintegrowana produkcja. Ono się stał teraz znowu modny. Był modny, potem zupełnie go zaprzestano, zapomniano, nie był nikomu potrzebny i teraz znowu staje się modny od tego roku. No i my też jakby wracając, bo mieliśmy zintegrowaną produkcję, co to oznacza? Że produkujemy bezpieczną żywność. To znaczy nie jest to tak restrykcyjnie badane jak Global Gap czy ekologia, ale badane są wszelkie zasady, czy są zachowane, czy nie wiem, na przykład karencje, czy używamy pestycydy i w jakim stopniu, czy może używamy zakazane jakieś pestycydy, czyli których nie wolno stosować. Tego typu rzeczy sprawdzają, czyli jakby taką dobrą praktykę rolniczą, czy ona jest zachowana. Czyli może tak tylko powiedzieć, że przewałkowali was tak ostro, że naprawdę... Nas wałkują. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale kontrolę mamy kilkakrotnie w roku i jedna kontrola to niestety zajmuje nam minimum 4 godziny, co w sezonie prac to jest bardzo dużo, bo nas jest tylko dwoje. Okej, tak, pozwolę sobie tutaj zakończyć tą pierwszą część, bo rozmawiamy już prawie pół godzinki i za chwilę przejdziemy do już takich konkretów, ale to zobaczycie w tej drugiej części, za tą część. Dzięki. Dziękuję. Witam w części drugiej. Tutaj prowadziliśmy zakulisowe rozmowy, to po prostu byśmy przegadali z Wiesią mega dużo czasu, bo tutaj tak ciekawie opowiada, ale musimy już wrócić na część drugą, także jesteśmy. I z tych zakulisowych rozmów wyszedł też ciekawy temat i od tego zaczniemy tą drugą część. Od jeszcze jednego powodu, które skłoniło was do założenia tego ekologicznego gospodarstwa, ekologicznej uprawy. Tak, z naciskiem na ekologiczne. Tak. Dlatego od razu przejdę do odpowiedzi wprost, żeby tak nie zamęczać słuchaczy też, ale mieliśmy problem z alergiami syna i on się bardzo szybko postępował, ten problem. Doprowadził go do astmy. W zasadzie nie było już, powinien się prawie nie poruszać, nie uczestniczyć w żadnych takich szybkich ćwiczeniach. Najlepiej latem siedzieć w lodówce. Myślę, że wiele rodzin zna ten problem. I uczulony był na absolutnie wszystko, nawet na przelatujące zupełnie z daleka, nie wiem, pióro gołębia. Nie mieliśmy do czynienia z takimi na przykład zwierzętami w ogóle. I odczulaliśmy go przez pół roku farmakologią. Zdarzył się taki przypadek, że leki utknęły z powodu tam, nie wiem, problemów celnych na granicy i powiedziano nam w centrum właśnie tym odczulającym, że należałoby zacząć jeszcze raz terapię i wtedy zrezygnowaliśmy i zaufaliśmy takiej pani doktor, która stosowała diety i sugerowała różne diety na różne przypadki. I jej, zawierzyliśmy jej opinii, że alergia jest chorobą jelit i należy po prostu dostosować wszystko, zrobić, żeby jelita świetnie pracowały. I podstawa to jest żywienie.
Wówczas założyliśmy trójpolówkę, zbudowaliśmy ziemiankę, żeby przechowywać swoje płody tam warzywne. No i zaczęliśmy też myśleć, co z owocami, z tym wszystkim, co nas otacza. No i tak powstała powoli, nie od razu, bo to są duże inwestycje, ale też był to duży czynnik, który wpłynął na nasze myślenie o produkcji ekologicznej masowej, ponieważ syna wyleczyliśmy. Po roku takiej ścisłej receptury realizowania tego, co nam zalecano, zupełnie pozbył się wszelkich alergii i trwale. W tej chwili już minęło sporo lat i do tego problemu odpukać jego organizm nie wraca. Okay. A więc w jego przypadku to świetnie zadziałało, a myśmy z kolei nabrali takiej pełnej ufności, że przyroda nie jest stworzona po to, żeby zabijać człowieka, tylko trzeba umieć z tego korzystać. I ta filozofia nas doprowadziła do sadu. W tej chwili mamy 5 plantacji owoców ekologicznych. Wszystkie są tak zwane funkcjonalne, mają ten czynnik taki prozdrowotny, bardzo silny. I już, tak to poszło. Właśnie zaraz przejdziemy do tych owoców i konkretnych ich odmian, ale jeszcze mnie ciekawi, co takiego było? Co to były za, nie wiem, przepisy? Czy to były jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, które wpłynęły na to? Czy to jakieś były po prostu proste rzeczy, nie wiem, warzywa po prostu naturalne i tylko to? Czy jak to wyglądała taka dieta? Tak mniej więcej. Tak. Wszystko, co obciążać mogło jelita, trzeba było, czyli takie alergenne, podstawowe rzeczy, jak laktoza, gluten odstawić. Można było stosować sery kozie, ale pod warunkiem, że zawsze z ziołami, olejem lnianym i tak dalej. Były pewne ćwiczenia, które trzeba było wykonywać. Akupresura stóp w określonych punktach. Oddech przeponowy trzeba było dobrze opanować i kilka razy dziennie powtarzać. Także żywienie to była podstawa, ale nie tylko żywienie poprawiało ten stan zdrowia, więc ale to były proste wymagania, tyle że konsekwentnie trzeba było to robić każdego dnia bez przerwy. Aha. Całą rodzinę przestawiliśmy, szczerze. Wszyscy się przestawiliśmy na to żywienie i dało radę. No. Warzywa z pary, tylko własne. Jeśli nie własne, to nie jedliśmy wcale warzyw. A więc robiliśmy wszystko, żeby było pełne spektrum. Wtedy jeszcze nie było tak dobrze na rynku, żeby można było kupić sobie różne rzeczy. Trzeba było naprawdę samemu wypracować. Wyhodować, uprawić. Ale jak widać, skuteczne to było bardzo. Tak, w jego przypadku było bardzo skuteczne i nie mam takiej odwagi, żeby powiedzieć, że róbcie tak wszyscy, ale bardzo mocno wierzę, że jest to bardzo dobra droga, tylko naprawdę wymaga konsekwencji, nie można sobie odpuścić. No daje to do myślenia, to co mówisz, naprawdę wow. Okej, dobra, to faktycznie już parę konkretów tutaj padło, więc myślę, że kto będzie zainteresowany, to sobie tutaj zgłębi temat. A teraz przejdziemy już do tych owoców konkretnie, bo powiedziałaś tak, mini kiwi, jagoda kamczacka. Tak. I jakie konkretnie owoce czy warzywa też uprawiacie i dlaczego akurat te? Warzywa to oczywiście te, które lubimy. Aha, czyli takie proste po prostu, tak? Proste, bo te owoce absolutnie są przecież proste. Natomiast to, co właśnie to jest ciekawe i mało znane, to właśnie ta jagoda kamczacka, to mini kiwi, to ten owoc, o którym w pierwszej części powiedziałeś, że pewnie mało osób zna tę nazwę. Świdośliwa. Świdośliwa, tak. A jeszcze jest trudniejsza. Liofilizat ze świdośliwy też robimy. A więc tak. Jeszcze goja chyba. Jeszcze mamy goję i jeszcze mamy ekologiczne jabłka ze starych odmian. Także pięć gatunków. Ta powierzchnia czysto ekologiczna naszej całej produkcji to jest około 7 hektarów. Później mamy około 5 hektarów tej, która jest objęta Global Gapem, czyli też prawie ekologiczna, i ten margines, który jeszcze nie jest ekologiczny, jest konwencjonalny. Okay. Innych owoców. A dlaczego, właśnie jeszcze tak dopytam, a dlaczego akurat te owoce, czy one mają jakieś, bo też przejdziemy do tego właśnie, jakie mają te właściwości, czy to jest coś specjalnego, to wyselekcjonowaliście sobie, że chcecie konkretnie, bo owoców jest pewnie
Miliony, ale... Tak. Zawsze szukaliśmy czegoś, co oczywiście daje nam przewagę na rynku, bo to, czyli czegoś, czego nie ma. Ale tutaj połączyliśmy ewidentnie z walorami zdrowotnymi, bo wszystkie te owoce, które produkujemy i są ekologiczne u nas, to tak jak powiedziałam, są funkcjonalne owoce, czyli one silniej niż inne oddziałują na dobrą kondycję naszego organizmu. Aha. I mają w składnikach każde z nich bardzo silne działanie, na przykład antyrakowe. I mamy też takie odzew od osób, które od nas kupują świeże owoce, a także przetwory, na przykład soki, ponieważ soki nie zawierają niczego oprócz wyciśniętego owocu. To jest po prostu tak, pyszne te soczki. Tak, te soki, taki 300 ml to jest mniej więcej z kilograma owoców wyciśnięte. Wow. Te osoby też często chwalą, że poprawiło im się jakby walory organizmu w ogóle, ale na przykład krew, hemoglobina jest lepsza, a więc są takie też osoby, które mają problemy z rakiem i przychodzą i kupują te produkty, stosują, oczywiście nie jadają tego i tylko tego w masowych ilościach, normalnie się leczą, tak, podlegają leczeniu, ale wspomagają bardzo mocno swój organizm. No i nie mieliśmy, szczerze mówiąc, takiego, jakiejś takiej feedbacku, że to nie działa, że coś nie działa. Kupują od nas ludzie i z daleka, i z bliska, lokalnie też, więc jest to w porządku. Myślę, że działa dobrze. Okej, bo też nie chcę przerwać, bo bardzo tutaj ciekawie mówisz. A jeszcze tak, jakbym mógł uzyskać od ciebie, bo tak wiesz, będę wyciągał czasami takie wartości tutaj dla słuchaczy i dla widzów. Jak każdy owoc, jakbyś powiedziała, na co mniej więcej, co ma w sobie, nie wiem, na przykład, no nie wiem, jakbyś ty powiedziała, bo ja akurat udam, że nie wiem, a trochę czytałem o tym, przygotowując się, jakbyś powiedziała coś i każdy owoc i jakąś taką konkretnie. Myślę, że jagoda kamczacka, świdośliwa to jest połączenie w walorach, połączenie aronii z borówką amerykańską, mini kiwi, goja. To są owoce wszystkie mające dużo flawonoidów, antyoksydantów, a więc chroniące nas przed rakiem. Aha. Niektóre z nich, nie powiem, na przykład mini kiwi bardziej oddziałuje może na właśnie na przewód pokarmowy, w nasze trawienie staje się lżejsze, jakieś sprawniejsze. Jagoda kamczacka, świdośliwa, bo mamy połączony sok, łączący te dwa owoce. Na przykład działa bardzo dobrze na poprawienie hemoglobiny. W ogóle ciemne jagody wszystkie bardzo dobrze wpływają na krew, a więc i przy anemiach, ale też przy problemach ze wzrokiem. To już nie tylko borówka, ale też i świdośliwa. Ja myślę, że trudno powiedzieć, żeby jeden owoc dokładnie oddziaływał na coś bardzo odrębnego. One wszystkie mają po prostu tą cechę, że działają bardzo dobrze jako antyoksydanty. Aha, okay. Czyli nas po prostu oczyszczają z takich jakichś złych komponentów, które wprowadzamy sobie złym żywieniem. Okej. Okay. Bo też czytałem, że chyba jagoda kamczacka ma bardzo dużo więcej niż cytryna, chyba witaminy C, czy dobrze mówię? Jagoda witaminy kamczacka. C na pewno, ale to mini kiwi też ma bardzo dużo witaminy C, to świdośliwa ma z kolei bardzo dobre działanie, na przykład też na wzrok. Ona ma dużo mocniejsze oddziaływanie niż borówka amerykańska, która jest bardzo rozpowszechniona. Tylko jest mniej znana i nie jest tak smakowita, więc to też ma znaczenie. Bo my czasami tak sobie, tak już tutaj patrząc po mnie, ja czasami sobie na przykład, nie wiem, chcę, tak sobie myślę, że zjem sobie pomarańczę, to ona mi doda dużo witaminy C i będę miał więcej energii. A tutaj taki sok sobie wypijesz, jedną szklankę soku, czy tam nawet jeden ten słoiczek soku z mini kiwi na przykład, czy z jagody kamczackiej, to daje po prostu ileś razy więcej niż taka pomarańcza, takiej witamin, nie? Po prostu, ale też... Nie bądźmy, nie ograniczajmy się, bo jeśli mamy ochotę na pomarańcze, to jedzmy je, bo one wychładzają organizm. No ale mają smak, kolor, nie wiem, zimą fajno jest zjeść coś takiego, co ma pomarańczowy kolor i pachnie specyficznie.
Nie wiem, to wszystko można łączyć i trzeba tylko mieć na uwadze źródło pochodzenia. Bardzo dobrze jest jednak znać, jeśli już myślimy poważnie o swoim zdrowiu, a nie tylko o przyjemności konsumowania, to wtedy dobrze jest znać tego lokalnego producenta. Można go odwiedzić, można sprawdzić, jak on pracuje, jakoś bardziej go uwiarygodnić. I to nie mówię tylko o nas, ale generalnie o wszystkich producentach ekologicznych. No, bardzo, bardzo wartościowe to te. A sobie tu popijam ten soczek, bardzo dobry. Akurat z maliny mamy tutaj. Ale stoją przed nami również, widzę, mini kiwi. Mini kiwi mają mnóstwo pektyn. One nawet po prostu robią się jak galareta przez dłuższy czas, jeśli stoją, trzeba je rozbić, żeby sobie wypić. No i oczywiście, ponieważ są intensywne te nasze soki, a też nie dokończyłam myśli o czystej etykiecie, one są po prostu tylko rzeczywiście sokiem, nie mają dodatku wody, barwnika, zapachu sztucznego, kompletnie nic tam nie nęci, co byłoby nienaturalne. Wszystko, co jest po prostu tym, co daje przyroda w pełni i jest, bardzo dbamy o to, żeby to było zdrowe i dobre dla ludzi. Okej, bo powiedziałaś faktycznie, że na taką, ile to jest, 300 ml tak, soku, tak, idzie kilogram owoców. Około, tak, zależy od rodzaju owocu, ale to mniej więcej kilogram, niektóre więcej, niektóre może troszkę mniej. Okay. Jagoda jest soczysta bardzo. To właśnie przechodząc do konkretów, to jak wygląda taki proces produkcji? Bo macie też dżemy, tak? Jak wygląda tak? Konfitury. Konfitury, okej. Okay. No to nie, dobrze, że mówisz, bo nie wiedziałem. Czyli to się nie mówi dżemy, tylko konfitury, tak? Są te i te. Bo jeszcze jest marmolada, nie wiem. Też jest, tak. Ale to chyba tylko, tak, dla śliwek. Zresztą nie wiem, jestem specjalistą. Dobrze. Ale okej, okay, czyli konfitury. Macie konfitury, soki i ten liofilizat. I jak wygląda taki proces właśnie produkcji dżemu, konfitur i soków u was? Wszystkie nasze przetwory, czy tak jak wymieniłeś też liofilizat, konfitury, soki, liofilizaty, robią nam firmy zewnętrzne. Dlatego, żebyśmy nie byli w stanie wszystkiego zrobić sami, bo musielibyśmy spełnić warunki, które nie są do spełnienia przez producenta za jednego życia. Trzeba mieć kilka żyć w naszym systemie tutaj polskim. I, no i tyle. I tyle mogę powiedzieć, że soki są tłoczone, krótko pasteryzowane. No i to jest właściwie wszystko o sokach i nic w nich nie ma. Mamy jeszcze coś takiego jak nektar malinowy, no to wtedy jeśli chcemy bardziej wyciągnąć malinę z maliny, no to troszeczkę cukru tam do 3% dodajemy i tyle. I teraz mamy jeszcze liofilizaty, no to liofilizaty są praktycznie owocem pozbawionym tylko wody, a nie witamin, minerałów i innych składników cennych, właśnie dzięki tej technologii liofilizowania, czyli pozbywania się wody jakby poprzez zamrożenie, takie bezpośrednio po zerwaniu owoców. No i to też są bardzo zdrowe przekąski. I później mamy konfitury, które są u nas niskocukrowe bądź bezcukrowe. I ta konfitura, a dżem, konfitura, ona ma, może to łatwo zapamiętać, bo ma dłuższą nazwę, ma więcej owoców w owocu. To znaczy nasze konfitury zamknięte w słoiku to są rzeczywiście po prostu owoce. Myśmy nawet zaczęli to tak nazywać, nie konfiturą, a na przykład po prostu czereśnia, po prostu mini kiwi, po prostu jagoda. Dlatego, że tam oprócz odrobiny cukru, cukru trzcinowego, nierafinowanego i to jeszcze ekologicznego, certyfikowanego zresztą, nie dodajemy nic. Więc po prostu słoiczek jest wypełniony owocami. Natomiast dżem może być zrobiony tak, że tylko zobaczysz tam prześwitujące tam ileś owocków, a potem trzeba się dobrze zastanowić, co jest jeszcze składnikiem tego produktu i w jakim stopniu jest to wypełnione owocami. Jest obowiązek opisywania tego na etykiecie. W jakim procencie jest tam... U nas będziesz miał na przykład 98%, tak, to jest owoc, patrzę, a 2% czy tam 1%, zależy, który produkt, to na przykład cukier nierafinowany. No i tyle.
Także wiesz już, czym jest konfitura? Tak, konfitura. Bo tutaj teraz zapamiętam to na pewno, bo tu nawet nie ma co czytać na waszej etykiecie, bo to jest po prostu... Nie ma nuda. Po prostu nuda, no, tylko owoc, tak? I czasami cukier, bo niektóre konfitury macie też w ogóle bez cukru, nie? Tak, też, tylko sam owoc i tak samo soki też czasami jest tylko sam owoc. 50% na przykład jest jednego owocu, 50 tam drugiego, nie? Tak, to oczywiście wynika z te zapotrzebowania na rynku, bo bardzo dużo jest problemu cukrzycy. I wiele osób szuka, jeśli nie niskocukrowych, to w ogóle bezcukrowych takich właśnie przetworów. Mhm. I do tych osób trafiamy i one do nas też, oby jak najwięcej. Super. A powiedz mi jeszcze, czy wasze produkty wysyłacie, czy po prostu one trafiają na rynek tutaj lokalny, bardziej ogólnopolski, czy za granicę? Jak to wygląda taki wysyłanie? Wszystkie trzy wersje spełniamy. Aha. Dlatego, że... Nasz rynek ma w Polsce taką cechę charakterystyczną, że jest trudnym rynkiem. Po pierwsze dlatego, że jest rosnące wprawdzie, ale niskie zainteresowanie ekologią, a w tej chwili, jeśli mamy problem z inflacją, no to ludzie kupują po prostu tanie. I często są to koloryzowane różne produkty, ale nie mają tej jakości. A poza tym jest trudno sprzedać w tej chwili produkty na rynkach, dlatego że nasi odbiorcy przeważnie z miast dużych po prostu nie mamy jak do nich dotrzeć, bo na przykład no, zdarzyło się nam w Poznaniu, że nas tam, że tak powiem, pozbyto się nas z rynku, dlatego że z zielonego rynku, dlatego że mieliśmy zbyt tanie nasze owoce i to przeszkadzało pozostałym sprzedającym. Aha. A więc mówimy tutaj o tak zwanej zmowie cen. I nie mamy czasu się z tym zmagać i przerabiać całej Polski, żeby była lepsza i żebyśmy my też na tym mogli jakoś tam się, że tak powiem, walczyć. Tylko założyliśmy własny sklepik przy gospodarstwie i poszliśmy w promocję poprzez social media. Tak to poszło. I dzięki temu też mamy szerszy kręg tych osób, które też czasami zagranicznych osób, które kupują. I z tego się bardzo cieszymy, bo one są przyzwyczajone do ekologicznych produktów, szukają ich, cenią i też znają na przykład mini kiwi. Teraz już mini kiwi w Polsce jest znane, ale jak zaczynaliśmy, to wszyscy mówili, o taki zielony, fuj, na pewno będzie kwaśne i niedobre. A tam jednak Niemcy, Holendrzy, Skandynawowie kupowali. Myśmy szczęśliwie udało nam się wyeksportować te pierwsze partie, które wyprodukowaliśmy, bo byśmy po prostu musieli patrzeć, jak spadają i nikt ich nie zjada. To był grzech wręcz. Ale fajnie, że udało się zdobyć jakiś tam rynek zbytu na to, bo jak mówisz, że na Zachodzie jest na to popyt. Ja jeszcze tak tylko tutaj zrobię małą dygresję. Czytałem kiedyś, czy oglądałem jakiś, nie pamiętam, film o Szwajcarii i o Szwajcarach ogólnie i Polak opowiada właśnie, jak już mieszkam bardzo długo w Szwajcarii i mówił, że idziesz w Szwajcarii do sklepu i tam po prostu nie jesteś w stanie kupić słabej jakości produktu. Tam po prostu są same dobre jakości produktu. Tam idziesz i obojętnie, czy z niskiej półki, czy ze średniej, czy z wysokiej coś bierzesz, to jest zawsze dobrze. U nas na przykład w Polsce mamy, że no weźmiesz coś, no to ma pełno tego E w składzie różnej tam. Są różne jakości po prostu produkty. Od najtańszych do najdroższych. Nie zawsze to idzie w parze z jakością. A tam po prostu nie kupisz słabego jakościowo produktu. Ci Szwajcarzy są tak przyzwyczajeni, taką mają restrykcję w wprowadzaniu produktów różnych na rynek, że po prostu jest bardzo wysoki poziom. Także to też było dla mnie takie mega ciekawe, że możesz iść kupić byle co i to jest wysokiej jakości. Nie? To jest też problem jakby całej strategii promowania takich produktów i promowania, a zatem, co za tym idzie, sprzedaży lokalnych produktów, bo u nas też byśmy zebrali ileś produktów lokalnych, które są bardzo wysokiej jakości, a mamy sytuację, że na przykład ekologiczne gospodarstwa wycofuje się z ekologii, bo nie jest w stanie sprzedać. Nie ma takiej pomocy, to jest długi temat, co jest w otoczeniu tej produkcji, bo też widziałam przykłady miejscowości całych w Austrii całkiem niedawno, gdzie mają prawie 80% produkcji ekologicznej w całym regionie, dlatego że poszli w taką strategię i to jest bardzo dobra strategia.
przyszłościowa, ale tam całe wszystkie jakby poziomy życia publicznego są zainteresowane w tym, żeby tworzyć wspólnie markę i wspomagać merytorycznie, prawnie, właśnie promocyjnie tych producentów, którzy się naprawdę muszą dużo włożyć pracy i czasu w samą produkcję. I u nas tego niestety nie ma, dlatego ten rynek jest też, podaż tej ekologicznej produkcji jest dosyć chimeryczny, bo tak jak jest gospodarstwo, które samo jest w stanie się przebić przez to wszystko i spełnić wszystkie warunki, to gdzieś tam zaistnieje, ale to jest bardzo chimeryczne. Nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, no, półka regionalnych produktów, co w Niemczech czy w Austrii jest taką oczywistością, nie? A to by było fajne, jakby na przykład, nie wiem, teraz to tak mi przyszło na myśl, jakby we wrześniu, czy generalnie gdzieś tu w okolicy powstały takie sklepy, po prostu sklep taki mały i tylko regionalne produkty, nie? Przynajmniej półeczka, żeby była taka, po pierwsze, żeby było wiadomo, co mamy, a po drugie, no żeby też ten sklep mógł zarobić, bo ta sprzedaż, tak jak mówię, ta konsumpcja u nas ekologii jest bardzo też chimeryczna. No bo jak jest trochę kryzysu, to ludzie idą w taniość. I Polacy idą w taniość i kupują coś całkiem innego, a nie można zrobić, na przykład nasze soki czy przetwory w ogóle są ustawione na bardzo niskim poziomie zysku. To jest naprawdę bardzo niski. Gdybyśmy niższe ceny ustawili, to byśmy już dokładali. Tylko po to, żeby przetrwać i żeby się nie zmarnowało, no bo my sprzedajemy głównie świeże owoce, ale o takim zysku to tutaj to też jest jeszcze inny temat. Dobra, no bo tak pytanie. Właśnie gadaliśmy tutaj w przerwie z Rafałem i z tobą, że jak mówisz, że jedna taka butelka jest zrobiona z 200 czy tam 300 ml, jest zrobiona z kilograma malin, to ile kosztuje kilogram malin, nie? To musi, to nawet, nie wiem, nie chcę strzelać, ale myślę, że... Kilkanaście złotych zwykle, nie? Kilogram w sezonie, w sezonie, no a tak jak teraz, to 250 gram kosztuje kilkanaście złotych, nie? A taka butelka soku kosztuje 8 zł. No to jest faktycznie, to jest tanio jak na... Tak, ale to jest rynek sprzedażowy, oczywiście jest najważniejszy w całej tej historii produkcji i utrzymania się na powierzchni samych producentów. I to jest naprawdę bardzo bogaty i skomplikowany temat, bo taki podam przykład. W Pyzdrach mamy chyba, mój Boże, chyba z 5 marketów już na tym 3000 miasteczku. No, nie liczę. Przynajmniej w jednym z nich w sezonie, kiedy w Pyzdrach słynących z produkcji czereśni, tam jest wielu sadowników mających czereśnie. Zagłębie sadownicze. Nie mogli sprzedać w sezonie czereśni. Zostawiali na drzewach. Rozpaczliwe to jest naprawdę. Rozpaczliwa sytuacja dla producentów. A w tym samym czasie w tym markecie były bodajże greckie czereśnie po jakieś prawie 30 zł za kilogram. U nas nie można było tych czereśni sprzedać, nie wiem, po ile oni tam sadownicy wystawiali, po 5 zł za kilogram, czy... A więc siła złego na jednego, no nie wiem. To jest jeszcze inna kwestia i tych kwestii jest wiele, żeby omówić taki problem, jak trudno jest być producentem na przykład ekologicznych owoców, już nie mówię nawet o konwencji. Jak się trudno utrzymać, jak trudno jest sprzedać i jak niewiele trzeba, jak jest wysoka wrażliwość ustawiona na to, żeby właściwie najlepiej zamknąć działalność, mieć to z głowy, tak? Bo jeszcze masz właśnie te kontrole, masz tutaj, które są słuszne. Ja nie mam nic przeciwko kontrolom, tylko nie są pomocne. To znaczy producent nie ma na starcie takiego pakietu merytorycznego od żadnego urzędu, który przyjdzie i powie świetnie, że chcesz produkować zdrową żywność dla naszych dzieci, dla naszych chorych, dla tych, którzy w szpitalu leżą. To my cię poprowadzimy na przykład. A propos sprzedaży, tak? Tego też nie ma. To też jest rola samorządów, uważam. Że nie ingerują w to, nie interesują się tym. Wszystko absolutnie jest na głowie producenta. I to jest, dlatego mamy to, co mamy. Nie wiem, w powiecie wrzesińskim może tylko my i ktoś produkuje oleje z rzepaku ekologiczny. Nie wiem, czy ktoś jeszcze coś robi ekologicznego. Do niedawna nikogo więcej nie było. To nawet nie orientuję się, ale może ktoś oglądający ten odcinek się zaciekawi i się do nas odezwie. Ciekawe, właśnie. Bo
W sumie nie wiem, nie researchowałem tego tematu. Nie ma tego, tej bazy pomocowej, tej merytoryki na początku. Nie wiesz, jak na przykład powinna brzmieć etykieta. Najwyżej dostaniesz całą stronę A4, sama to przeżyłam, więc wiem. Linków, gdzie masz sobie czytać, jakie są przepisy unijne, jakie są krajowe, a jakie regionalne, a jakie sanepid, a jakie jeszcze inne instytucje. Masz sobie z tego wywnioskować sama, co powinno być na etykiecie. My mieliśmy kontrolę, sprawdzono nam sok. Sok się okazał, nie miał żadnych wad, ale za samo badanie musieliśmy zapłacić tej instytucji kontrolującej. I skupiono się na etykiecie. No i były takie błędy tam naprawdę, no typu, nie wiem, za niska czcionka, 1,5 mm, albo zamiast napisać tam termin przydatności, to napisaliśmy należy spożyć przed, albo odwrotnie. No tego typu problemy. Aha. I to powoduje, że masz mandat. I to powoduje, że trzy razy coś takiego, taka wizyta i myślę, że wiele osób by powiedziało, to ja dziękuję za ekologię, mam to gdzieś. Niech sobie ludzie trują, niech sobie jedzą konwencje, wszystko mi jedno. A nie ma tej pomocy i później nie ma pomocy na etapie sprzedaży, gdzie mamy szkoły, przedszkola, takie instytucjonalne, podległe naszym samorządom, szpital, instytucje, które aż no, są bardzo predysponowane, żeby mieć zdrową żywność. To jest nasza najwrażliwsza tkanka. No powiedzmy, tak, że dzieci tam to powinno i być. Chorzy ludzie. I tam jest najgorzej. Ale zwłaszcza w szpitalach. Ja sama byłam parę razy, wiem co jest. Ja też unikam, ale no, nie chcę tutaj hejtować, zobaczymy. Dobrze, tutaj jeszcze chciałem dopowiedzieć, ale może zostawię to na później i zakończymy tą część drugą. Za chwilę przechodzimy do części trzeciej. Dziękuję. Okej, jesteśmy w części trzeciej. Ze mną jest Wiesia, a ja tutaj chciałem sobie nalać soczku z tej pięknej wystawki, ale Rafał powiedział, żeby nie psuć tutaj tego pięknego kadru, więc zostawię tak te soki jak są, a po prostu opędzluję je potem po nagraniu, bo są naprawdę bardzo dobre, wyszne. No dobra, to przechodzimy już do merytoryki. Powiedz Wiesiu, co ty sądzisz o obecnym rynku żywności ekologicznej w Polsce? Czy jeśli na przykład widzę na opakowaniu, nie wiem, kupuję jogurt, czy kupuję obojętnie co innego, warzywa, owoce i widzę na nim eko, to czy ja mogę wierzyć, że to jest faktycznie eko? Czy to jest zdrowe? Podstawa to jest zielony listek na opakowaniu i obok eko, bio, organik, jakieś tego typu określenie i certyfikat z numerem. Aha. To są takie cechy, które powinny być. Czyli ale te trzy rzeczy, które tak przerywam. Czyli listek. Tak, jeszcze raz, listek zielony, to łatwo rozpoznawalny, charakterystyczny. I oprócz tego jedno właśnie, z tych trzech słów, tak, jako tak, organik bio. Lub bio i numer certyfikatu. Musi być certyfikat numer jakiś tam. Dobra. I to jest wszystko. Natomiast trzeba oczywiście patrzeć, czy to eko dotyczy produktu w środku, czy dotyczy opakowania. Bo też się zdarzyło mi, bo ja zawsze czytam teraz etykiety, że eko dotyczyło opakowania. I też jest eko, prawda? Wykorzystują coś takiego. I zdarzają się różne rzeczy na rynku. Trzeba się naprawdę dobrze wczytać i wiedzieć, co chcesz kupić, jaki produkt i po prostu też składniki jego wczytać, bo to jest też obowiązek prawny zamieszczać składniki, jakie są i jeśli są różne, to też procenty tych zawartości. Czyli to faktycznie wartościowa wiedza i konkretna. Tak, trzeba czytać, patrzeć, interesować się i być przygotowanym na wszystko. Ale co sądzisz, są na przykład takie, bo ja się spotkałem z takimi, jak się przygotowałem do tego odcinka, że są też takie, nie wiem, fałszywe certyfikaty eko, że ktoś mówi, że jest coś eko, tak jak, nie wiem, na przykład kury z wolnego wybiegu, a tak naprawdę ten wolny wybieg wygląda tak, że ileś metrów po prostu musi być na ileś kur, no i tyle jest zrobione ogrodzenia i one po prostu tam mają to otwarte, mogą sobie wychodzić, ale to tak naprawdę wolnego wybiegu to nie przypomina. Tak. Także czy to jest... Co to myślisz? Ach, tutaj akurat z takim problemem, bo wszedłeś na problem na przykład jajek eko. Tak, to rozumiem, że to jest coś wielkiego, tak, że na osobny podcast. To jest inna sprawa i ja osobiście, bo do siebie się odniosę, traktuję eko i jajka tylko te,
które kupuję w wiadomym sobie miejscu. Widzę gospodarstwo i te kury biegające naprawdę po trawie, czy tam po polu, dłubiące sobie coś tam, grzebiące i tam wyjadające pyszne rzeczy. Najlepsze eko. Najlepsze eko, najpewniejsze i nie musi mieć dla mnie żadnego certyfikatu. Po prostu znam gospodarstwo i ludzi. Mhm. Natomiast to, co jest w opakowaniach, nie wiem, z wolnego wybiegu i tak dalej, to już jest kwestia, może tak powiem, zetknęłam się z takim opisem ekojajko i ono wcale nie jest ekologiczne, tylko po prostu producent wyciął kawał lasu w jednej takiej puszczy, postawił jakieś kilkusetmetrowe kurniki i w tym otoczeniu lasu produkuje coś, co nazwał ekojajkiem. I czy ty w to uwierzysz, czy nie, no to, to już jest jakby twoja znajomość rzeczy i jednak takie nastawienie na trud szukania tego, co jest naprawdę. Mówimy o jajku, tak? A jeśli chodzi o podstawy takie pierwszego rzutu, no to to, co powiedziałam, to trzeba mieć na uwadze. Zwracać uwagę. Okej, no zobaczcie, w sumie tak sobie myślę, do czego to doszło, że my musimy tak aż mocno pilnować, co my kupujemy. Kiedyś to tak jakoś nie trzeba było się tak pilnować, bo też było mniej tej takiej chemii, antybiotyków. W ogóle właśnie jak ty się zapatrujesz, jak myślisz, jak to wpływa na nasze zdrowie? Obecna żywność, ekologiczna, na przykład, no nie wiem, idę po mięso do sklepu, kupuję, nie wiem, różne tam jogurty, coś takiego. Jak ty w ogóle się zapatrujesz na to? Czy to psuje nasze zdrowie? Nie wiem, w jaki sposób to wpływa na nas? Ja może wróciłabym trochę do doświadczenia syna problemem i do własnych doświadczeń i sugerowałabym nie za dużo mięsa. Raczej opierałabym się też na sile organizmu, że on w pewnej dawce jest w stanie przetwarzać chemię w naszym organizmie, tylko trzeba uważać z tą dawką. A więc nie musimy być aż tak ortodoksyjni, że no nie wiem, nigdy nie zjem kotleta schabowego albo nie zjem nigdy hamburgera. No nie, organizm sobie z tym poradzi, ale trzeba jednak niestety w naszych czasach bronić się przed masowością tych dodatków, bo nawet te, które do żywności konwencjonalnej są dopuszczone, to jest ich dużo. Można sobie czasami przeczytać trochę w zapisach prawnych nawet, co jest dopuszczone do czego i co z czym można pomieszać i to jest jeszcze dopuszczone do żywności, ale musimy mieć ten swój rozum i odporność na różne rzeczy i pamiętać, że może najlepsze dla nas jest to, co jest najprostsze. Pamiętać też, że no na przykład, nie wiem, pszenica zmieniła swoje cechy. Ten gluten, który teraz w tej pszenicy jest, nie jest tym glutenem, który był dawniej, więc to nie jest, to jest uzasadnione, że trzeba na przykład gluten odstawić, bo on nam w jakiejś mierze szkodzi w dużej dawce, więc no generalnie trzeba być świadomym, dążyć do tej świadomości i też wierzyć w swój organizm, bo on jest mocą, on potrafi nas naprawdę wyciągnąć z różnych wielkich trudności, ale musimy się starać trochę. Czyli słuchać siebie. Tak, słuchać siebie, patrzeć na składniki, szukać żywności ekologicznej, trafiać, szukać też producentów, którzy są wokół nas i zapoznać się z nimi, z ich etyką życia. To też ma znaczenie. A powiedziałaś trochę o tej świadomości, o budowaniu świadomości żywnościowej. Jak myślisz, czy ta świadomość jakościowa Polaków ogólnie na temat żywności ekologicznej się poprawiła przez ostatnie lata? Jeśli wy tutaj produkujecie te soki, tworzycie, sprzedajecie to już jakiś czas, zauważyliście na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, że to się poprawia, ta świadomość Polaków na temat żywności ekologicznej? Tak, jest lepiej. Jest lepiej, ale nie jest to jest jeszcze wciąż dużo do zrobienia, bo my jesteśmy takim państwem trochę, no w dużej mierze, nie trochę, na dorobku. Wiemy, że nas historia ograbiła wielokrotnie i po prostu wciąż jednak bardzo musimy patrzeć też na nasze portfele, na nasze możliwości. Ja byłabym wobec siebie, ustawiłabym to w ten sposób, że jeśli nie stać mnie na coś dobrego, to po prostu tego nie mam. Czyli jeśli nie stać mnie na mięso, to jem fasolę i jestem zadowolona, bo to też jest białko i tak dalej, przez jakiś czas powiedzmy. Czyli
zmierzam do tego, że niekoniecznie muszę mieć wszystko każdego dnia, natomiast powinno się patrzeć bardziej na jakość. Ale w Polsce jeszcze ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy patrzeć na cenę. I dlatego jest to zainteresowanie, owszem, rosnące, bo nam się poprawia byt. Mhm. Natomiast nie jest to takie wow, że producenci od razu czują, że o, teraz sobie odżyjemy, bo mamy ekologię, produkujemy. Wciąż jeszcze myślę, że dominuje to podejście, filozofia produkowania w ogóle zdrowej żywności dla innych i etyka z tym powiązana, niż sam rynek, który mówi, że o, jak wejdę w ekologię i zdobędę certyfikaty, to teraz już będę w raju finansowym. Nie ma czegoś takiego. Jest to jednak wciąż jeszcze trudny rynek w Polsce. Do zachodu jeszcze trochę nam brakuje, tam jest jednak tak, bardziej to. To myślę, że to jest powiązane równocześnie z pieniędzmi i świadomością. To tak się powoli będzie nam pewnie zmieniało, dlatego że mamy bardzo silne antydziałanie ze strony chorób. Mamy coraz więcej bardzo poważnych chorób, bardzo wiele osób choruje. Coraz młodsi chorują, to jest taka, to już prawie slogan, co w tej chwili mówię, ale myślę, że ta świadomość wtedy dopiero do nas dociera, kiedy naprawdę bezpośrednio stykamy się sami osobiście z takim poważnym problemem i wtedy dopiero naprawdę bierzemy się do roboty i mówimy sobie, nie, tego nie mogę, tego nie i będę się starał, żeby z tego się wyciągnąć i to wtedy dopiero działa, no ale nie chcę na to liczyć, wolałabym, żeby ludzie... Czyli bardziej zapobiegać. Z wyprzedzeniem, tak, niż zapobiegali niż w ten sposób musieli walczyć. Okej, okay, no nie wiem, ja też nie siedzę tak w tym rynku, ale wydaje mi się, że trochę się poprawia ta świadomość jakościowa. Ludzie, no może nie, że bogacą się, ale gdzieś tam ten trochę ta jakość życia się poprawia. I też jest to, co było kiedyś, zwracanie uwagi na jakość, a to, co jest teraz, mi się wydaje, że jest już coraz częściej, na przykład zobaczy się w sklepie, jak gdzieś tam sobie coś kupujesz, to widać, że ktoś bierze to i bierze do ręki i czyta, co no, tam jest na tej etykiecie. Tak. Ja na przykład często czytam, bo jak kupuję Frankowi tam różne rzeczy, czy jogurt, czy coś, to czytam etykietę, czy nie ma cukru, czy coś tam. I widać, że często ludzie też tak robią. Nie, że tam patrzą, a znana marka, wrzucam. Tylko czytają. Mm-hmm. Czy tam jest to, czy tam jest faktycznie, nie wiem, 90% mięsa, czy ileś tam, czy czegoś tak, generalnie. Tak. Także wydaje mi się, ja to przynajmniej tak zauważam, że trochę się to poprawia. Mm-hmm. A jeszcze tak dopytam, a propos waszych produktów, czy macie takie wiadomości, że realnie wasze produkty komuś pomogły faktycznie w czymś, nie wiem, może nie, że uzdrowił, ale po prostu poprawiło się. Nie chciałabym użyć nawet tego pewnie, słowa, też, nie? Też ale rozumiem. Tak, mamy właśnie dużo sygnałów, tak wspominałam o tym. Mamy też sygnały, że zdarzają się lekarze, no przynajmniej jednego takiego i to jeszcze nie z naszego kontynentu nawet. Zetknęłam się z czymś takim, że przyszły pacjentki, które są właśnie walczą z rakami i zalecił im stosowanie pewnych, właśnie po to, żeby poprawić hemoglobinę i one były zadowolone, więc ktoś mi mówi o przeziębieniach w rodzinie, o takich sprawach, że to pomogło. Ja to biorę tak trochę na bary, bo po prostu nie jest to lek, to co produkujemy i mamy tego świadomość i miejmy tego świadomość, ale jest to żywność, to są produkty, które bardzo mocno wspomagają organizm w samoleczeniu i tyle, trzeba się nimi otaczać i tak samo tym, co my robimy, jak też inni producenci ekologiczni. Służy to zdrowiu. Bo czasami nie zdajemy sobie sprawy, bo ktoś myśli, a jedzenie to taka prozaiczna rzecz, ale jak takie małe, prozaiczne rzeczy wpływają gigantycznie na nasze zdrowie, nie wiem, poprawę samopoczucia. No takie proste rzeczy, jak, no już nie chcę mówić, co ja tam sobie wcinam, ale na przykład, nie wiem, garść orzechów co dzień, żeby zjeść, jak to poprawia pracę mózgu, nie wiem, woda o poranku, ile, żeby nawadnianie, takie proste rzeczy. Tak. Ktoś mówi, a jak to poprawi moje życie, że ja będę pił więcej wody? No kurczę, spróbuj. Nie, tak, pij, tak. Pij przez 2 tygodnie sobie co dzień 2 litry wody przez cały dzień. No zobaczysz i, nie wiem, obserwuj, jak się czujesz, bo ja na przykład odkąd zacząłem sobie takie proste rzeczy robić, no to ja obserwuję, że bardzo mi się, nie wiem, samopoczucie poprawia, energia, ale to takie, nie chcę tu nikomu mówić, jak ma życie, po prostu mówię.
jak to u mnie wygląda. Taka jest prawda, tak to działa. No, obserwujmy też, tak. co po czym się czujemy dobrze, po czym źle. Dokładnie. No i eliminujmy to, co nam szkodzi. Mhm. A jeszcze tak, bo kiedyś sobie myślałem o takim biznesie, nie biznesie, o takim czymś, że w dużych miastach brakuje takiego właśnie, idziemy do sklepu, okej, mamy tam jakieś, nie wiem, marchewkę, pora, coś, jakieś owoce, możemy to kupić, gdzieś tam jest eko, gdzieś tam nie jest eko, ale myślałem o takim czymś, jak jest w dużych miastach, takie skrzynki z warzywami, owocami raz w tygodniu, konkretna, nie wiem, tam garść marchewek, garść pietruszek, tak. Jakieś owoce, coś takiego, raz w tygodniu pod twoje drzwi dostarczymy, nie wiem, ekologiczne warzywa, owoce, w konkretnych ilościach, ty sobie tam po prostu jakoś, nie wiem, jakoś to organizacyjnie zorganizować. Czy myśleliście o takim czymś, czy w ogóle to takie jest dla was interesujące? Tak, to było w różne formy. Braliśmy pod uwagę nawet spółdzielni takiej też wzorzec oglądaliśmy, gdzie producenci sami prowadzili sklep w dużym mieście i dzielili się dyżurami i tak dalej i to działało. Natomiast taki dowóz w naszym przypadku nie udał się, dlatego że ani zresztą ta spółdzielnia też nie doszła do skutku. To tylko takie marzenie, można powiedzieć, przyszłości. Mhm. Natomiast dowozy nie udały się, dlatego że mamy zbyt zróżnicowane miejsca, skąd przychodzą zamówienia z całej Polski, przeważnie z dużych miast. No i one nie są systematyczne. To nie jest coś takiego, że raz w tygodniu będę jadł ziemniaki, buraczka i pół kurczaka, więc trudno byłoby nam. Moglibyśmy się, bardzo chętnie byśmy się dołożyli do takiej inicjatywy, że jeśli jest też zamówienie na nasz produkt, to my na przykład raz w tygodniu dostarczamy, bo przecież on może stać przez tydzień gdzieś, tylko ten ktoś, kto dostarcza już jest pośrednikiem między nami a konsumentem, musiałby mieć gdzie przetrzymywać te zapasy. Także tutaj mieliśmy sporadyczne zamówienia, bardzo zróżnicowane i one nam by się nie opłacały, żeby na przykład, nie wiem, robić 140-150 kilometrów do Poznania, czy tam i z powrotem, żeby zawieźć komuś jedną paczuszkę w tygodniu, to jest po prostu poza naszym kosztowo pozorami. Kosztowo faktycznie. Ja tak myślałem ogólnie o Wrześni, tutaj o okolicach Słupca, Września, już o Miłosław, no nie wiem, tak nie wiem jak to ogarnąć, tak na szybko myślę, nawet jakaś prosta grupa na Facebooku, gdzie na przykład w niedzielę czy sobotę, niedzielę zbierane są jakieś tam zamówienia, wrzucamy adres i w poniedziałek jedna osoba zbiera te zamówienia, patrzy, ma tu ileś tam i w poniedziałek po prostu przygotowuje to i gdzieś tam po południu to zawozi, tak organizacyjnie. Jeśli to zrobisz, Łukasz, to na pewno będziesz miał promocję od nas, promocyjnej cenie na start. Ktoś musi to zrobić, wiesz, my się produkcją zajmujemy. No rozumiem, wiem. Tak po prostu teraz to wymyśliłem, znaczy wymyśliłem to kiedyś, ale teraz o tym pomyślałem. Bardzo dobry pomysł. Pomysłów jest dużo, ale czasu brakuje na realizację, ale jakby ktoś się z tym odezwał, to dawajcie znać, jeśli czy do mnie, to będziemy coś popychać do przodu. Będziemy tutaj popychać coś do przodu. A powiedz, planujecie poszerzyć swoją ofertę? W sensie o, nie wiem, nowe owoce, nowe coś takiego? Już nie, dlatego że mamy wszystkie plantacje wieloletnie i zważywszy na czas, jaki mamy przed sobą, nie będziemy już nic nowego wprowadzać. To tym nowym na ten sezon to będzie właśnie goja. Bo my ją już mamy przez kilka lat, ale nie w takiej ilości produkcyjnej, która by się w handlu jakoś tam mogła pojawić, bo w tej chwili handel to jest przede wszystkim przez sieci w jakichś dużych ilościach, więc musimy przygotować taką ilość towaru, która będzie mogła iść do takiej polskiej sieci, ona jest zainteresowana i mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli dalej współpracować i tą goję wezmą od nas, pojawi się w sklepach. No to super, ale goja to jest taki, to jest jagoda goi, tak? To tak, wygląda to jest jagoda. To się normalnie je? Tak, czy do jakichś przetworów? Można. I ja to zjadam. Najlepsze jest na świeże lub liofilizowane, dlatego że ma najwięcej składników i zdrowotnych, które są proste, bezpośrednio wprowadzane do organizmu. Jedyne, co można powiedzieć o goi, jest szybko sycące, jak to ktoś z naszych znajomych powiedział. Aha. Czyli po dużo się nie zje tego. To nie jest borówka amerykańska. Może jak bajkę wrzucać w siebie i nie kończyć. Tylko po prostu tak. Tylko to już trzeba tak z rozwagą wiedzieć, dlaczego to robisz. Natomiast jest taki gatunek. One wyglądają jak złota goja, takie bursztyny wielkie.
której mamy mało, ale w ubiegłym roku wreszcie dała jakiś tam plon i mam nadzieję, że się nam uda doprowadzić do tego, żeby ten plon był po prostu większy, by opłacało się zbierać, żeby można było to sprzedać i ona jest słodziutka. No, to zapraszam do konsumpcji. Odwiedzę pewnie w tygodniu folwark wójtostwo. Zapraszam. A no właśnie, przechodząc już tak płynnie do kolejnego pytania, to teraz może trochę o tej agroturystyce folwark wójtostwo porozmawiamy. Czy, nie wiem, śledziłaś kiedyś to, jaki typ gości odwiedza wasz folwark wójtostwo? Czy to są ludzie z dużych miast, z małych, czy może okoliczni wpadają i, tak, i są ciekawi, jak to wygląda? To, kto nas odwiedza, tak, jest permanentną niespodzianką. I zawsze mnie zaskakuje. Na przykład mieliśmy w tym roku gości z Dubaju. I wow, do końca życia będę sobie zadawała pytanie, dlaczego. Ale to jakby z tego dlaczego kraju rodowitego. Tak, tak. Z Dubaju po prostu. Oczywiście to byli ludzie przejeżdżający gdzieś tam z miejsca na miejsce, no ale wybrali nas, żeby jeszcze zobaczyć właśnie te nasze ogrody i tak dalej. Ta oferta im się bardzo spodobała. Byli bardzo ciekawi wszystkiego. Mieliśmy gości z takich... z bardzo wielu krajów europejskich i to ma znaczenie, bo oni są na dłużej. To są tacy goście, no na przykład w ubiegłym roku mieliśmy z Wielkiej Brytanii rodzinę, która była przez 10 dni. Z Niemiec przyjeżdżają rodziny, które są, biegają boso, budują łuki, chodzą do sadu, zrywają owoce, po prostu wszystko jest fajne dla nich. Bardzo to są fajni ludzie. No a z egzotyki to nawet mieliśmy, nie wiem, z Emiratów Arabskich. Wczoraj mieliśmy gości z Indii, którzy jechali z Warszawy do Niemiec i u nas też nocowali. I nigdy nie wiem, kto się pojawi w drzwiach i zawsze, no przeważnie mnie to zaskakuje. No nawet w ubiegłym roku mieliśmy taką grupę z Ameryki, o której myślałam, bo oczywiście głowa pracuje, dlaczego? Zawsze się zastanawiam, przecież jesteśmy w małej miejscowości, gdzieś tam wydaje się na uroczu. W ubiegłym roku mieliśmy 12 osób ze Stanów, które chciały u nas po prostu być przez 2-3 godziny, zjeść obiad, kawę, nie wiem, wypić wino, coś takiego, zjeść owoce. No i też moje pytanie w mojej głowie ciągle tam dudniło, dlaczego u nas. Przygotowaliśmy wszystko, byliśmy bardzo zadowoleni, że nas odwiedzili. No i byłam jakoś tak wewnętrznie zakodowana, że to na pewno są rodziny tych żołnierzy wojskowych, którzy tutaj niedaleko stacjonują. Na pewno tak. A to się okazało, że wcale nie. Była w tej grupie aktorka amerykańska, jakaś młoda dziewczyna, która ma swój blog i taką ideę, że będzie pokazywać niszowe miejsca na świecie. I grupa była bardzo zróżnicowana wiekiem. Od takiej dziewczyny, powiedzmy tam 17-letniej, do pewnie blisko z 80 parę. I tak, przekrój wiekowy. I no, spędziły parę godzin, no i się okazało, że od nas jadą do Gruzji na wino. Proszę bardzo, można. Ale jak oni, jak to nie też ciekawe, jak oni was znajdują? To pytaliście się, skąd oni do was... Nie, dlatego, że ja jestem niestety nie znam na tyle angielskiego, żeby tak swobodnie sobie porozmawiać po prostu po przyjacielsku. Znam komunikacyjnie, oczywiście korzystam z angielskiego, bo trzeba. Uczyłam się pół życia rosyjskiego i tutaj bardzo biegle, proszę bardzo. Niemieckiego kiedyś się nauczyłam, nawet nauczałam. Natomiast angielski tyle, ile muszę. Muszę się poruszać po świecie, więc jest potrzebny. A poza tym zajęci byliśmy zupełnie czymś innym, obsługiwaniem tej grupy i tylko wiem o tej idei, ona mi przedstawiła, że to jest takie właśnie, ja bym powiedziała, że to jest amerykański styl zwiedzania świata. No. Jeśli dziś jest wtorek, to jesteśmy w Belgii. Taki film kiedyś produkowano. Po prostu się robi szybko zdjęcia i jedzie dalej. Tyle, że tutaj odległości są większe. A czytałaś potem tego wpis na blogu? Nie, czy nie? Ciekawe, czy w ogóle powstał. Przepraszam, nie. Nie, też nie miałam czasu, nie zaglądałam, tak, ale ciekawości. Samo to było wielką taką no, ekscytującą sprawą. Okej, okay, a na przykład masz jakąś może taką historię związaną z jakimś gościem, który was odwiedził, taką ciekawą jakąś może przygotowałaś na dziś? Tak, to znaczy wiele, no to nawet nie bez przygotowania mogę mówić, bo... No to jedną taką... Jedną. Mamy 5 minut jeszcze do przerwy. Szybko powiem. Dwie osoby w jednej odpowiedzi. Dwie osoby, które nam przyjechały, żeby zobaczyć, jak pracujemy z młodzieżą, bo mieliśmy bardzo dobry program stypendialny, 20 lat realizowaliśmy dla naszej, no szeroko mówiąc, otoczenia w regionie i dla młodzieży.
I jedną z tych osób był Władysław Bartoszewski, który ze mną kroił sałatkę w kuchni. Wow. A drugą osobą był, Waldemar Chlebowski, który jest od wielu lat tłumaczem, takim jednym z najlepszych tłumaczy symultanicznych prezydentów Stanów Zjednoczonych. I kiedy u nas był w Polsce, mieliśmy zaszczyt gościć go i z nim jest świetna anegdota. Mhm. Bo troszkę był, miał taką osłabioną kondycję i spędził u nas parę dni. Mieliśmy gości, jakaś taka właśnie agroturystyczna impreza, obiad z kawą dla pani starszej. To były jakieś rodziny, głównie chyba prawników. I oni, to miało znaczenie, bo oni sami to podkreślali. Sorry, bo to nie powinno tego mówić. A więc Waldek wtedy wstał i mówi, wiesz, masz tyle pracy, ja ci pomogę, co mogę robić? Ja mówię, no dobra, no to tutaj mamy jajecznicę, tu masz ściereczkę przez rękę i podajemy, podajemy śniadanie, tak? No i po prostu rzeczywiście obsługiwał ze mną tych gości i myślę, że no na pewno nie miałem świadomości, kto ich obsługiwał, ale... No, ale to było bardzo zabawne i pokazuje, że ludzie z jakby jakość tego, jak postępują i ich wartość jest w wielu gestach. Niektórych na nie stać, a inni nie potrafią po prostu pewnych barier przekroczyć. No, Waldemar Chlebowski tutaj świetnie się spisał jako kelner. Ale profesora Bartoszewskiego to zazdroszczę, mega postać. Nie profesor, to był Władysław Teofil, czyli obecny nie. polityk, a czyli wówczas nie. on był doradcą takim rządowym w niektórych krajach, między innymi w Ukrainie. Okej, myślałem, że profesor Bartoszewski. Jego syn. Aha, okej. Tak. Rozumiem. Też Władysław Bartoszewski, no tak. dlatego taka zbieżność, tak. Pomyślałem, że to tak. Oczywiście mieliśmy też prezydenta Komorowskiego, ale to jest oddzielny temat, mamy za mało czasu. To może na kolejny podcast, ale tak, faktycznie był Bronisław Komorowski. No ojej, ale jest tu ciekawe. Boże, ja jestem, może teraz robimy przerwę, bo tutaj jesteśmy tak naprawdę tyle informacji, że nie wiem, czy po prostu nie przekroczymy potem kolejnego limitu czasu. Także zrobimy pauzę, napijemy się. Może już Rafał mi pozwoli, że otworzy ten soszek, czy nie? Dobra, kiwa, że tak. Także dzięki. Bardzo. Do następnej. Cześć. Witamy w części. To już czwarta część, tak. Ale szybko zleciało, jakoś tak tu się fajnie rozmawia, że ten czas nam szybko poleciał. No dobra, to już ostatnia część, więc... Powiedz, Wiesiu, bo tak, rozmawialiśmy tutaj trochę za kulisami o tym marketingu, o takim reklamowaniu się i no, chciałbym, żeby to też tutaj wybrzmiało. Jak wy się reklamujecie? Czy potrzebujecie reklamy, czy się nie reklamujecie? Jak wygląda wasz marketing? Słabo. Słabo, dlatego że ja muszę mieć tą samą dyscyplinę, żeby wrzucić coś. I to, co zaczęłam robić na Facebooku jakiś czas temu, to jest narzędzie, które szybko robię, wiem co, jak i koniec tematu. Bo nie mam na to czasu zwyczajnie. Okay. I teraz próbę miałam z Instagramem, bo rozumiem, że to jest bardzo cenne narzędzie. Przegraną, nieudaną. Mhm. Także brakuje nam tego. Ale prywatnie czy jako marka mówisz? Instagram miał służyć tylko promowaniu naszych przetworów, gospodarstwa i przetworów. I tyle, no i to jest krótki temat. Myślę, że to by bolało. Także, chętnie, tak. Nie wiem, no ja nawet boję się powiedzieć, że ja się chętnie nauczę i będę robić. Mhm. Boję się tego powiedzieć, bo być może pewnie to jest proste i intuicyjne, ale no. Trochę czasu też wymaga, bo to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeśli się, nie wiem, do prywatnych celów, bo ja teraz mogę powiedzieć z tego doświadczenia, jak tutaj działamy z tym podcastem, to też prywatnie coś sobie tam zrobisz, zdjęcie wrzucasz i tyle. A jeśli robisz to już jako brand jakiś tam, tak jak tutaj działamy z tematem do przegadania, no to już to musi być fajnie zrobione, dobrej jakości, fajnie opisane, mieć jakąś tam daną strukturę. Te treści muszą być związane, nie mogę sobie wrzucić, nie wiem, tak jak z Rafałem czasami sobie śmieszkuję, o smacznej kawusi dzisiaj rano. No nie, to ktoś obserwuje dany profil typu nasz temat do przegadania, dlatego że chce usłyszeć, co u nas, co nagrywamy, co tak dalej, a nie, że my pijemy sobie jakąś tam kawkę, nie? Także to też trzeba robić sensem,
Tak, a ja tu muszę się skupić, bo to dlaczego nie mam czasu? Bo ja właśnie szukam odbiorców. A jak ja szukam? Szukam poprzez internet, poprzez zwracanie się do różnych firm w kraju i za granicą. To jest kwestia trudności też językowej, komunikacji jakiejś, telefonów, nie wiem, do Holandii, do Danii, eksportujemy do Skandynawii i tym już jestem dość zestresowana i naładowana i jakby mam ten problem, bo mam ciągle przed oczyma tą konieczność, że my musimy sprzedać produkując. I później, żeby zrobić i tak pięknie, plastycznie skomponować cokolwiek i zrobić, obrobić, zrobić to bardzo dobrze, nie mam szans. To już jest, to uważam, że powinni to robić ludzie, którzy to umieją robić dobrze. Nie starcza czasu. Nie. A może się tutaj ktoś zgłosi, kto zna się na social mediach, w barterze za tak. soczki o, na przykład albo za konfitury, nie za dżemy, tak, ogarnie za tutaj social media. Zapraszam. To tutaj zapraszamy, bo no jest to naprawdę potencjał tutaj w takich produktach na Instagramie, na czy pewno. Nawet, nie wiem, TikTok i tak dalej. Też nie wierzyłem w TikToki, ale tam widzę, że fajnie to hula. No okej, okay, dobra, to mamy ten temat zamknięty. Ja myślę, że tu teraz zadam takie pytanie, gdzie tak jak powiedziałem, wyłączę mikrofon wow. i nie będę musiał nic dodawać, bo będę pytał o Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr, bo częścią też tego pytania jest trochę ta mapa, którą przywiozłaś tak. ze sobą. Ona się trochę z tym wiąże. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym, czym jest Echo Pyzdr. Szybko to będzie tak, bo mamy ostatnią część. Nie musi być szybko. A Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr funkcjonuje od 25 lat ponad, albo około 25 lat będziemy mieć. Może tak, stowarzyszenie jest. To stowarzyszenie osób, które kiedyś zdecydowały, żeby się zebrać i założyć to stowarzyszenie, bo trzeba było 15 osób kiedyś, teraz mogą być 3. Po jakimś czasie staraliśmy się pozyskiwać środki z 1%, a więc również jesteśmy tą podwójnie jakby rejestrowaną i kontrolowaną organizacją. Natomiast jeśli chodzi o działania, to zawsze było lokalnie najważniejsze. Później z tych działań lokalnych, na przykład interesował nas rozwój prowincji, a więc wszystko, co się wiązało na przykład z promowaniem ekologicznej produkcji. Stąd wiem, że mieliśmy biodynamiczne gospodarstwa u nas, ekologiczne i co się z nimi stało. Aha, no więc wiem, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Też te gospodarstwa właściwie wyszły z tej działalności na takim poziomie niestety. No i działalność, jeśli chodzi o młodzież, od początku, czyli od lat tam 94, może 6, fundowaliśmy stypendia. To też jest historia bardzo ciekawa dla młodzieży, która była z naszego obszaru, a nie miała wówczas środków, to aż trudno w to uwierzyć, ale tak było, na przykład na to, żeby mimo swojego talentu i ambicji trafić do szkoły licealnej z możliwością pójścia na studia. Nie było na internat, nie było na dowożenie do jazdy do szkoły i tak dalej. I myśmy zaczęli fundować takie stypendia. Moje zadanie polegało na tym, żeby ten program działał interaktywnie, żeby młodzież się rozwijała wszechstronnie dzięki temu programowi i też dostawała pieniądze, które pozyskiwałam u grantodawców, więc ciągle miałam zajęcie szukać pieniędzy. No i też międzynarodowo działaliśmy w efekcie. Na przykład było przez 10 lat prowadzona współpraca z winnicką szkołą artystyczną, ale też przez 3 lata mieliśmy praktyki rolnicze dla absolwentów technikum rolniczego też z Ukrainy, dlatego że to technikum chciało takiej współpracy. Potem podjęli współpracę ze Szwajcarią, to już jest inna historia, z nami przez 3 lata. No i międzynarodowe też kulturalne, najróżniejsze wydarzenia, też filmowe właśnie powstały takie produkcje. Powstały etiudy i też dwie duże produkcje, które są pokazywane. Była jedna z nich, Ludzie z Żelaznych Domów, film pokazywany w telewizji wielokrotnie, ale też na przykład w kinie w Berlinie czy w środowiskach niemieckich. A ostatnio film, który dostał też kilka nagród, z kolei film o tytule Rezurekcja, który dotyczy Polonii w Naddniestrzu.
takiej pewnej też ciekawej historii Polonii. To są filmy dokumentalne? Dokumentalne, dwa dokumenty, tak, takie 40-minutowe i mamy bardzo dużo opinii, że są bardzo ciekawe, więc cieszymy się bardzo, bo tak jak na pierwszy film o Olendrach dostaliśmy dofinansowanie, tak na drugi film o Polakach na Dniestrzu nie dostaliśmy znikąd dofinansowania i on powstał tylko dzięki społecznemu wkładowi, więc chwała tym ludziom za to. No i cóż jeszcze, no to jest naprawdę wielki skrót, bo robiliśmy bardzo wiele rzeczy, wiele wyzwań podejmowanych. W tej chwili to, co tu widzimy, mapa Puszczy Pyzdrskiej, inne gadżety, książki, publikacje, to dotyczy już budowania marki naszego regionu, który się nazywa Puszcza Pyzdrska i myśmy to jako Echo Pyzdr rozpoczęli, a potem stwierdziliśmy, że jest tak dużo informacji i tak bardzo dużo rzeczy, których nikt nie dotykał, przede wszystkim świat naukowy. Na przykład nie zbierano nigdy wywiadów na tym wielkim obszarze z ludźmi, którzy pozostali, na przykład Olendrzy, którzy nie wyemigrowali po II wojnie światowej, a byli pochodzenia niemieckiego, to ma duże znaczenie miało na ich życie. To jest w ogóle bardzo też głęboki temat, no skomplikowany, więc może tylko skrócę, że temat nas sam wciągnął na tyle, że musieliśmy stworzyć odrębną organizację i ją stworzyliśmy. Ona się nazywa Lokalna Organizacja Turystyczna Puszcza Pyzdrska po to, żeby zająć się tylko i wyłącznie tematem Puszczy Pyzdrskiej, który jest wielowarstwowy, łącznie z powojenną partyzantką, która w tej chwili określa tych bohaterów jako niezłomnych. A więc mieliśmy to jest bardzo ciekawy temat i bardzo skomplikowany. A więc Echo Pyzdr jest teraz już jakby uczestnikiem wspomagającym i w tej chwili wyjdzie za chwilę już, dosłownie w tych dniach, książka, publikacja, która powinna bardzo zainteresować pyzdrzan. Nazywać się będzie Księga Sołecka Ziemi Pyzdrskiej, która określa bardzo coś wyjątkowego w Polsce, opisuje, czyli w oparciu oczywiście o archiwa, czyli Olendrów pochodzących z Pyzdr głównie, będących katolikami, bo dla Olendrów raczej charakterystyczne było, że oni są protestantami i pochodzili przeważnie z Niemiec, u nas, na naszych ziemiach. Natomiast tutaj na terenie Pyzdr powstały pyzdrskie Olendry, które zagospodarowali, wzorując się na osadnictwie olenderskim, Polacy, pyzdrzanie, katolicy. I to jest ewenement. Ta książka powinna zainteresować wielu pyzdrzan, bo myślę, że nazwiska, które tam się pojawiają, będą dla nich ciekawe, będą mieli co studiować. To bardzo ciekawy okres dla pyzdr. Coś wyjątkowego, coś ciekawego, o czym tak się nie słyszy i dlatego też jednym z konsekwencji pozytywnych zaproszenia gości do tego podcastu jest takie coś, że mogę dowiadywać się takich rzeczy. A jeszcze zdradzę tutaj, że w przyszłym sezonie, gdzie będziemy rozmawiać z ciekawymi osobami, będzie mąż wiesi Przemek, bo już trochę tutaj się umawialiśmy, że po prostu jest tyle historii, które wy możecie tutaj opowiedzieć, że wow, że aż szczęka opada, że takie rzeczy są, że takie fajne rzeczy robicie. Też chwała wam za to, że chce wam się, bo to robicie też gdzieś tam z własnych pobudek, z własnej chęci, z własnej pasji do historii, do propagowania lokalności. Także bardzo, bardzo gratuluję i chwała wam za to. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję. Bo naprawdę, tak jak tutaj pytałem, skąd ta mapa, ty mówisz, sami ją zrobiliśmy. Trzeba było zrobić, jest bardzo dobra. Tak. Dostała nawet wyróżnienie na targach turystycznych za to, że ma bardzo dużo informacji na tej niewielkiej przestrzeni, jak gdyby. Jest bardzo dokładna i nałożone są różne profile, różne informacje. Tak, też jest to czytać. Pewnie będzie jakieś tam zainteresowanie tym, to potem wszystko, ale to jeszcze o tym powiem, jakieś linki, to wszystko będziemy mówić, gdzie was znaleźć. I tutaj już tak kończąc tą bardzo ciekawą rozmowę, zawsze na końcu proszę gościa, żeby powiedział jakąś swoją myśl, cytat, zdanie, które przyświeca mu, którym kieruje się w życiu, także też ciebie o to proszę.
Tak, ja to noszę przez cały czas. Noszę na koszulkach, noszę na medalu takim, który tu zasłania ciebie prawie, tym stojącym, to, tak? Okay. I to jest taki slogan, który kiedyś wymyśliliśmy i on brzmi: tam, gdzie jest granica, jest i droga. Uważamy, że i ja tak uważam i to jakoś się przeniosło na nas wszystkich, że po prostu nawet w trudnych sprawach i osobistych, i publicznych, i społecznych, i najróżniejszego typu zawsze można znaleźć rozwiązanie i trzeba go szukać. Po prostu nie można się dać zastraszyć tym sprawom, nie można się dać jakby zatrzymać. Trzeba szukać pozytywów i wychodzić poza, zawsze przekraczać te granice. No i granica to jest kolejny temat, granica w Bożykowie, którą żeśmy zbudowali, żeby ją przekraczać. A więc tak, tam gdzie jest granica jest i droga. To jest ten slogan, którym się kieruję w życiu. Głębokie. Chyba też na stronie echo.org.pl jest też to gdzieś tam ujęte, bo kojarzę to zdanie. Tak, nawet marsze były z tym hasłem. O, wow, co tego, czego my nie robiliśmy. Ale ja jeszcze, zanim wyłączysz wszystko i mnie też, wreszcie należy nie mi się. Nie będę tutaj wyłączał. Słuchaj, teraz takie coś, niespodzianka. Dawaj, co tam mamy? Chciałam ci podarować taką koszulkę, zupełnie niezgodną z tym, jaki ty masz tutaj plan wchodzenia do studia. Koszulkę, która ma na sobie wzornictwo Puszczy Pyzdrskiej, jedyne w swoim rodzaju. Chciałabym, żebyś ją nosił przynajmniej w jakimś swoim otoczeniu najbliższym lub dalszym, dlatego że bardzo boleśnie przyjmuję fakt, że koła gospodyń wiejskich z naszego obszaru... A możesz pokazać tutaj do kamery? Tak, o, gdzie jest kamera. Z naszego obszaru, zamiast łowickich, które są niestety wszechobecne, powinny stosować nasze lokalne. A to jest wzornictwo opracowane dokładnie na obszar Puszczy Pyzdrskiej, który pięknie, naturalnie się ukształtował między Wartą, Prosną, a dopływami Powy tu na wschodzie, a od południa granicą lasu pod Kaliszem. A więc to jest ten wielki obszar, który ma szczęście mieć swoje własne wzornictwo, tak jak Łowicz, jak górale nasi i co tam, Kurpie. Pięknie. Tak, tego się nie my też mamy. Tego proszę, się nie noś, spodziewałem. Proszę, to... noś, promuj i zachęcaj. Jasne. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, co to właśnie jest, ale tu się nie spodziewałem się tego. Cykniemy tutaj jakieś zdjęcie i na koniec wrzucimy w tej koszulce, bo to no, nie było to tutaj ustalane. Widziałem, że coś jest. Myślałem, że to ręczniczek. Tak. No fajnie, bardzo dziękuję. Też jak widać, historia i ta pasja do lokalności tutaj bije od ciebie. Ale w tym przyszłym sezonie z panem Przemkiem tutaj myślę, że temat mocno pociśniemy. Tak, bo on jest prezesem tego teraz. Lokalnej organizacji turystycznej Puszcza Pyzdrska, on tam szefuje. Także więc bardzo dziękuję. Czekajcie na ten odcinek, bo będziemy tutaj mieli dużo, dużo fajnych na pewno historii, bo pan Przemek, z tego co go poznałem, to też potrafi mówić i potrafi ciekawie mówić i też trochę mówi. Dużo. Tak, i ma ciekawe na pewno też doświadczenia najróżniejszego typu. O Puszczy Pyskiej, ciekawe opowieści. No, nie mogę się doczekać. To już tak. Kończąc, tak, puentując całą rozmowę, to powiedz proszę, gdzie was można znaleźć, gdzie was szukać, generalnie wszystkie miejsca, które... Jeśli chodzi o ekologiczne nasze przetwory i gospodarstwo, to mamy kilka stron, mam mówić. Wszystkie. Pewnie, podlinkujemy potem na YouTube jedna w opisie. Strona agroturystyki to jest agropyzdry.com. Strona sklepiku to jest folwarkwojtostwo.pl. To sprawy takie, to podstawa chyba życia. Okej, na folwarkwójtostwo.pl tam jest tak. To cały sklep, wszystkie tak, te produkty, tak. Bo ja też tam sobie i wyglądam. Najlepiej też do nas przyjechać. Zapraszamy, bo można zobaczyć oczywiście tylko sklepik i tylko przetwory, ale nasze gospodarstwo ma tą swoją historię, o której wspominałam i warto to... No jest okazja, jest jakaś możliwość na szlaku na przykład Henryka Dąbrowskiego zajrzeć i tu. A jeśli chodzi o społeczne sprawy, no to mamy stronę echo.org.pl i następna strona puszczapyzdrska.com. No i potem Facebook. No jeszcze, tak, no jestem radną powiatową, więc ale to już jest pewnie polityka, to może dajmy sobie z tym spokój na dzisiaj. Ale generalnie,
to spoko. Generalnie. To można znaleźć mnie radna powiatu Wrzesińskiego, Wiesława Kowalska. Cały tytuł, okej. Ale jak folwark wójtostwo się wpisze na fejsie pewnie, czy w Google, to wszystko wyskoczy, tak? Bo tam to jest ta taka działalność, ta ekologiczna. To. Tak. To nasza produkcja i też zawsze to wplatamy, to się samo tak przeplata. No. Na naszych etykietach są wzory Puszczy Pyskiej na przykład, nie? To tak powinno być i cieszymy się, że mamy taką możliwość. Pięknie. Odróżnienia się. Zaszczyt dla mnie prowadzić tą rozmowę. Wzajemnie. To było naprawdę ciekawe doświadczenie. Znowu mnóstwo rzeczy poznałem, dowiedziałem się. A przy okazji wy też się dowiecie tych wszystkich rzeczy, bo warto to promować, takie rzeczy warto pokazywać, warto rozmawiać z takimi ludźmi właśnie jak Wiesia, bo można naprawdę poznać te lokalne różne przedsięwzięcia, bo to naprawdę fajni i ciekawi ludzie i ciekawe rzeczy robią. Dziękuję bardzo. Także dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dzięki za tą rozmowę. Było i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.